Na zwycięstwo Bottas czekał cały poprzedni sezon. Ogrom pecha w Baku, Team Ordres w Rosji i słaba końcówka sezonu zmotywowały Fina, aby już w pierwszym wyścigu sezonu uderzyć z wysokiego C. Pokonał swojego zespołowego partnera, mistrza świata Lewisa Hamiltona. Zgarnął całą możliwą pulę punktów, zaliczając oprócz zwycięstwa najszybsze okrążenie wyścigu. Z pewnością Bottas wylatywał z Australii w dobrym nastroju. Nie wiem, czy można to powiedzieć o Robercie Kubicy, który zajął ostatnie, 17 miejsce po problemach technicznych oraz pechowym starcie, podczas którego stracił przednie skrzydło po kontakcie z Pierrem Gaslym. Bahrain to dla Kubicy szczęśliwe miejsce, zdobył tutaj swoje pierwsze pole position w Formule 1. Czy ten weekend będzie bardziej napawający optymizmem niż Australia? Przekonamy się już wkrótce. A teraz bierzemy się za okrążenie. Jesteśmy na torze Sakir, gdzie 31 marca odbędzie się Grand Prix Bahrainu. Jeden z trzech wyścigów przy sztucznym świetle, niezwykle wymagający dla opon. W zeszłych latach wiele się tutaj działo. Miejmy nadzieję, że w tym roku historia się powtórzy. Na początek długa prosta z otwartym DRS-em. Oby tym razem światła podczas startu były widoczne, co niekoniecznie było standardem dla kierowców z końca stawki w Australii. Mocne dohamowanie do zakrętu numer 1. Trzeba pilnować linię jazdy oraz nadsterowność w drugim zakręcie. Bardzo łatwo stracił tutaj kontrolę, co uczynił w zeszłym roku Max Verstappen. Długa prosta z nowo wytyczoną strefą DRS. Kolejne mocne dohamowanie do zakrętu numer 4 i znowu nadsterowność przy wyjściu. Teraz szybka sekwencja 5, 6 i 7 wymagająca sporo docisku. Kolejne hamowanie i wysoka nadsterowność. Zakręt numer 10. Dla mnie najtrudniejszy na tym torze. Bardzo łatwo zblokować koła przy ciasnym wierzchołku. Trzeba mieć wyczucie na wyjściu. Długa prosta DRS. Dużo możliwości wyprzedzania. Przed nami szybka część toru, gdzie wymagany jest spory docisk. Przy zakrętach 11 i 12 bardzo łatwo można przecenić możliwości opon. Hamowanie do zakrętu 13. Warto tutaj wyjechać szerzej i użyć tarki. Będzie to wymagające miejsce dla samochodów Williamsa. Długa prosta ku zachodzącemu słońcu. Tutaj lubię myśleć o sensie ścigania się. Ostre zakręty 14 i 15, bardzo duża nadsterowność przy wyjściu. Po raz kolejny warto użyć tarki, ale ze zdrowym rozsądkiem, gdyż wyjechanie poza tor może skutkować niezaliczeniem okrążenia. I przecinamy linię mety. Mój czas to minuta 27 i 297 tysięcznych. W zeszłorocznych kwalifikacjach pokonałbym Sebastiana Vettela o niecałe 0,7. Czas, który wykręcił Niemiec, to minuta 27, 958 tysięcznych. Czy w ten weekend Bottasowi uda się pokonać Ferrari? Taką mam nadzieję. Stawiam na Fina. Niech idzie za ciosem. Kolejne zwycięstwo jeszcze bardziej uatrakcyjni nam sezon i walką mistrzowski tytuł, który nie musi należeć do Hamiltona czy Vettela. Obserwujcie SKN Motoryzacji na Facebooku, Instagramie i stronie internetowej. Do usłyszenia.